Wydaje mi się, że one też wynikają z niezrozumienia idei budżetu obywatelskiego, ponieważ budżet obywatelski, te pieniądze, o których mieszkańcy decydują, to nie są dodatkowe pieniądze, które po prostu pojawiają się w gminie w jakimś innym trybie, które powinny być przeznaczane na jakieś, nie wiem, realizacje marzeń lub innowacyjnych, zupełnie nowych projektów. Tylko no, w budżecie obywatelskim decydujemy o środkach, które są częścią budżetu gminy. No i zgodnie z różnymi wyrokami sądów i z interpretacjami prawników, fakt, że w ustawie się mówi o tym, że to są konsultacje z mieszkańcami, oznacza, że wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek czy jakiś formalny meldunek, mają prawo w tym procesie uczestniczyć. W ustawie o samorządzie gminnym mówi się, że budżety obywatelskie muszą wprowadzać jedynie miasta na prawach powiatu. Takich miast w Polsce mamy 66. Cześć, witajcie już w kolejnym nagraniu na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj moim gościem jest Borys Martela, jeden ze współautorów raportu o budżecie obywatelskim, więc dzisiaj też o tym budżecie obywatelskim będzie mowa ze strony właśnie danych i bardziej nauki. Dzień dobry. Dzień dobry. Budżet obywatelski do Polski generalnie zawitał kilkanaście lat temu, ale dopiero w 2018 roku uregulowano go na mocy ustawy. Ta ustawa tak naprawdę całkiem niedawno się zmieniła, bo na jesień w 2022. To coraz popularniejsza forma partycypacji, ale nie wszyscy wiedzą, że wiążą się z nią te regulacje prawne. Więc tak jak już zapowiedziałam, skoro dzisiaj od tej strony danych i nauki, no to właśnie może od tej strony prawnej byśmy zaczęli. Jaka jest obecnie sytuacja prawna budżetów obywatelskich? Które miasta, gminy muszą go zrealizować, które tylko mogą? Jakie na przykład jest minimum środków, które można na niego przeznaczyć? No faktycznie budżety obywatelskie funkcjonują od nas od dłuższego czasu i ja chętnie o tych przepisach opowiem, ale też bym jeszcze to umieścił w jakimś takim kontekście definicyjnym, tak? To znaczy, no bo czym w ogóle są budżety obywatelskie? Ja podejrzewam, że większość osób, które oglądają nas, wie, ale myślę, że warto taką definicję na początek przytoczyć, żebyśmy mieli jasność, że o tym samym mówimy. I budżety obywatelskie myślę, że można rozumieć jako takie narzędzie współdecydowania mieszkańców o środkach finansowych. I oczywiście taki różnego sposoby, różne formy takiego współdecydowania, one mogą występować nie tylko w miastach czy innych gminach, ale także w różnego typu instytucjach. Znamy przypadki, kiedy włączano użytkowników, obywateli w rozmowę o tym, jak powinny wyglądać finanse szkoły, jak powinny wyglądać finanse różnych instytucji kulturalnych na przykład, czy też gdzieś natknąłem się kiedyś na taki pomysł, żeby włączyć więźniów w rozmowę na temat różnych inwestycji potrzebnych do prowadzenia w tego typu placówce. Więc jakby to pojęcie budżetowania partycypacyjnego jest dosyć szerokie. No i w tym kontekście musimy mówić także o budżetach obywatelskich, bo tak jak o czym my będziemy rozmawiać, to będziemy rozmawiać o takich przykładach włączania mieszkańców decydowania o funduszach publicznych właśnie na poziomie gmin. I budżety obywatelskie są więc taką formą współdecydowania, ale bardzo podobny charakter mają na przykład fundusze sołeckie, które też w Polsce funkcjonują, funkcjonują trochę dłużej niż budżety obywatelskie i one polegają na tym, że mieszkańcy obszarów wiejskich też decydują wspólnie na zebraniach o tym, co z takimi kwotami zwykle kilkudziesięciotysięcznymi zrobić. No i fundusze sołeckie, które dotyczą właśnie takich terenów wiejskich, one zostały
najpierw uregulowane w Polsce i wpisane do specjalnej ustawy, najpierw w 2009 roku, a potem w 2014. A ta forma współdecydowania właśnie w pozostałych gminach została uregulowana później, w 2018 roku, tak jak pani słusznie zauważyła. I jeżeli chodzi o te przepisy, to one tworzą pewne ramy dla tego typu procesów. Natomiast w większości przypadków nie tworzą obowiązku, żeby budżety obywatelskie wprowadzać. W ustawie o samorządzie gminnym mówi się, że budżety obywatelskie muszą wprowadzać jedynie miasta na prawach powiatu. Takich miast w Polsce mamy 66. To są z reguły duże miasta. I miasta te muszą przeznaczać na budżet obywatelski 0,5% wydatków z poprzedniego sprawozdania finansowego. Pozostałe gminy mają dowolność. Mogą wprowadzić budżet, ale wcale go wprowadzać nie muszą. I takie przepisy podobne do tych z ustawy o samorządzie gminnym zostały także wprowadzone w innych ustawach ustrojowych, czyli w ustawie o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Natomiast w przypadku powiatów i województw obowiązku realizacji budżetu obywatelskiego nie ma, jest tylko taka możliwość. Czyli już wiemy, jak wygląda z tej strony prawnej i definicyjnej budżet obywatelski, ale te miasta na prawach powiatu to nie jedyne jednostki samorządu terytorialnego, które decydują się na taką formę współdecydowania o budżecie z mieszkańcami, właśnie o wydatkach gminy czy powiatu. Ile polskich jednostek samorządu terytorialnego decyduje się na taką formę właśnie współdecydowania mieszkańców, gdzie możemy spotkać się z budżetami obywatelskimi? I to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie mam takich super precyzyjnych danych dotyczących wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, bo w Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie pracuję, my się przyglądamy miastom powyżej 5000 mieszkańców. Przez miasta rozumiemy gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gdzie jest ośrodek miejski zamieszkały przez co najmniej 5000 osób. No i tego typu gmin w Polsce mamy około 580 i to jest mniej więcej 20% wszystkich gmin w Polsce, tak? Trochę więcej. I na ten temat mamy takie dosyć kompleksowe dane. Wiemy, że wśród miast powyżej 5000 osób, no to w 2022 roku mniej więcej 43,5% ośrodków organizowało budżet obywatelski. Natomiast jeżeli chodzi o innego typu gminy, a także powiaty czy województwa, no to takich danych my nie zbieramy i niestety w Polsce też się ich nie zbiera. Ostatnią próbą jakby ustalenia, jak to wygląda, którą znam, no to były badania takie przeprowadzone przez GUS w 2017 roku. No i z nich jakby wychodzi, że popularność budżetów obywatelskich w powiatach i województwach była raczej znikoma. GUS podawał, że 1, chyba 3% powiatów miało budżet obywatelski w 2017 roku. No, jeżeli chodzi o województwa, to było 18,8. Więc jeżeli chodzi o powiaty, no to skala jest minimalna, przynajmniej była taka 6 lat temu. Jeżeli chodzi o województwa, no to pewnie mówimy więcej tak od około 3 województw budżety obywatelskie wówczas miało. No a w przypadku gmin, to prawda jest taka, że w gminach wiejskich skala występowania budżetów obywatelskich także jest nieduża. Między innymi dlatego, że są te fundusze sołeckie, o których wspominałem wcześniej, i one dla gmin wiejskich są często atrakcyjniejszym narzędziem, bowiem wiążą się także z możliwością uzyskania
zwrotu części nakładów z budżetu państwa, a budżety obywatelskie trzeba realizować za pieniądze, które gmina sama ma w swoim budżecie. No i z tego, co widzimy i w naszych badaniach, i w badaniach GUS-u, to im więcej mieszkańców gmina posiada, tym jest większa szansa, że ten budżet obywatelski tam wystąpi. Więc chociaż my się skupiamy na takim, no, nie na wszystkich gminach, tylko na takim, na części miast powyżej 5000 mieszkańców, no to można założyć, że to właśnie w tej grupie budżetów obywatelskich jest po prostu najwięcej. Jest z jednej strony najwięcej, a z drugiej strony jakby wciąż ta liczba to niespełna 50%. Dodatkowo ustawodawca nie uszczegóławia sposobów realizacji tego budżetu obywatelskiego, co już też zostało wspomniane na samym początku. Robią jakby to, uszczegóławiają to gminy, czasami też powiaty i ze względu na to budżet obywatelski jest mocno zróżnicowany w całej Polsce. Mogą w nim uczestniczyć inne osoby, na przykład obowiązuje różny cenzus wieku, może dotyczyć różnych zadań, różne też kwoty, które można otrzymać w ramach budżetu obywatelskiego. I w aż 30% miast, tak wynika z waszego raportu, budżet obywatelski określają uchwały jednoroczne, czyli tak naprawdę cały czas podlega jakby on zmianom. Jakie są najczęstsze praktyki uchwałodawcze? Jak wygląda budżet obywatelski w polskich miastach? I też spotkałam się z tym w raporcie, że niektóre gminy miasta realizują ten budżet nieprawidłowo i w tych uchwałach bywają błędy, jakie najczęściej się pojawiają. Dużo pytań, postaram się to jakoś rozpakować i wychodząc też od początku. Ja mam wrażenie, że do przyjęcia tych przepisów krajowych w Polsce budżety obywatelskie mogły faktycznie obierać różne drogi. Znaczy, ten proces mógł wyglądać trochę inaczej w różnych miastach. A po 2018 roku, kiedy jednak przepisy krajowe zostały przyjęte, to zróżnicowanie, czy możliwości tego różnicowania procedury znacznie się zmniejszyły. Zarówno przed, jak i po przyjęciu przepisów, i tak większość budżetów obywatelskich była jednak zbliżona do siebie. Znaczy, sposób ich realizacji, procedura, która została prowadzona w różnych miastach, ona była bardzo do siebie zbliżona i polegała na tym, że no, mieszkańcy na ogół mogą zgłaszać projekty z wykorzystaniem jakiegoś formularza wniosku. Później następuje etap weryfikacji tych projektów. Czasami jest jakaś dyskusja na ten temat, ale potem odbywa się głosowanie, no i projekty wybrane zostają wpisane do budżetu i są realizowane w kolejnym roku. No i ta procedura właściwie występuje wszędzie. Były różnego typu eksperymenty, które miały na celu odejście od takiego właśnie takiego bardzo sformalizowanego procesu zgłaszania, no, oceny i publicznego głosowania. Między innymi w Dąbrowie Górniczej, która chciała w pewnym momencie pójść w stronę podkreślania znaczenia dyskusji, znajdowania jakiegoś porozumienia w gronie mieszkańców na spotkaniach. No ale to były pojedyncze eksperymenty. Naprawdę jednostkowe sytuacje. To się działo przed 2018 roku, a po 2018 roku, kiedy te przepisy zostały wprowadzone do ustaw ustrojowych, no to przestrzeń do tego eksperymentu się zmniejszyła i w tej chwili trochę inaczej niż pani mówi. Ja mam wrażenie, że jednak te budżety są bardzo do siebie podobne. I jak się popatrzy na literaturę dotyczącą budżetów partycypacyjnych w różnych krajach, no to widać, że wielu z nich we Francji, we Włoszech, można mówić o swego rodzaju takich falach, że jakby zaczyna się jedna fala, ona jest inspirowana praktykami na przykład z Porto Alegre, z Brazylii, gdzie budżet się narodził, a potem następuje inna fala i trochę te procedury się zmieniają. W Polsce wydaje mi się, że nie mamy z tym do czynienia. To znaczy, mamy raczej, obserwujemy, że
wszystko jakby toczy się w ramach jednej fali i że ten sposób, który został zaproponowany w Sopocie w 2011 roku, w pierwszym mieście, który wprowadził budżet obywatelski, że my się jakby tego mechanizmu, tego modelu, takiej procedury w gruncie rzeczy cały czas trzymamy. I że te budżety, zwłaszcza po wprowadzeniu tych przepisów nowych krajowych, że one zostały jednak sformatowane i ustawione w tej logice, którą opisałem. I tak naprawdę wiele rzeczy już zostało za miasta zadecydowane z góry, no bo wiadomo, że to muszą być zgłaszane projekty, wiadomo, że muszą być zebrane jakieś poparcie mieszkańców, zanim ten projekt zostanie poddany pod ocenę urzędników. Wiadomo, że jest jakaś weryfikacja, wiadomo, że jest proces odwoławczy, to znaczy ludzie, którzy zgłaszają projekty, jeżeli ten projekt zostaje odrzucony, mogą się później odwołać. No, ustawa też mówi o tym, na jakiego typu pulę można środki w budżetach wskazać, ale także mówi o tym, że te projekty muszą być wybierane w głosowaniu. A takim powszechnym, że wszyscy powinni mieć prawo oddania głosu. A tak naprawdę, jak się popatrzy na różne praktyki takich budżetowania partycypacyjnego w innych krajach, no to widać, że takie głosowanie powszechne, chociaż jest bardzo popularną metodą, nie jest metodą jedyną, no bo czasami można poeksperymentować z innym sposobem podejmowania decyzji. W Australii próbuje się tworzyć tak zwane mini-publiki, czyli trochę na zasadzie panelów obywatelskich, wyłaniać jakąś grupę reprezentatywną mieszkańców, którzy to jest kilkadziesiąt osób, a nie kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy, jak w tych dużych naszych polskich miastach. No ale mamy za to taką bardziej pogłębioną dyskusję. Więc jak popatrzymy na ten model, to według mnie on jest jednak w większości miast bardzo do siebie podobny, a różnice są subtelne. Taki jest jakby ogólny ogląd. Natomiast jest jeszcze ta kwestia jakby tego, czy wszystkie samorządy stosują się do prawa, które w Polsce mamy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji. Tak jest to przynajmniej określane. No i zgodnie z różnymi wyrokami sądów i z interpretacjami prawników, fakt, że w ustawie się mówi o tym, że to są konsultacje z mieszkańcami, oznacza, że wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek czy jakiś formalny meldunek, mają prawo w tym procesie uczestniczyć. Faktycznie od kilku lat przyglądaliśmy się w naszych raportach, jak wygląda spełnianie tego obowiązku. No i widzimy, że bardzo rzadko zdarzają się takie błędy polegające na tym, że miasta wymagają meldunku. Ten problem w ciągu ostatnich kilku lat został zdecydowanie ograniczony. Wciąż się niestety zdarzają przypadki, gdzie samorządy wymagają od uczestników, czyli osób zgłaszających lub projekty lub głosujących na nie, że samorządy wymagają osiągnięcia określonego wieku. Tak? I na ogół, jeżeli takie limity są wprowadzane, no to oczekuje się, że mieszkańcy biorący udział w budżecie obywatelskim będą mieli 18 lat, czasami 16 lub 13. No, tego typu praktyki zgodnie z obecnym prawem nie powinny mieć miejsca. Natomiast wciąż w niektórych gminach się zdarzają, ale też pozytywna informacja jest taka, że takich gmin właśnie ograniczających prawa osób niepełnoletnich ubywa i z każdym kolejnym rokiem jest ich coraz mniej. W 2020 roku, kiedy robiliśmy pierwsze badanie z cyklu Barometr Budżetu Obywatelskiego, no to z naszych danych wynikało, że takich gmin było 20 kilka procent, a w 2022 roku już tylko kilkanaście, więc ta sytuacja ulega polepszeniu.
To zatem optymistyczne dane, które pokazują, że udaje się coraz większą liczbę mieszkańców włączać w takie działanie partycypacyjne. Chciałam się na chwilę zatrzymać przy tym, że w budżecie obywatelskim mogą uczestniczyć osoby bez meldunku, tylko takie, które na stałe mieszkają w danej gminie. To tak naprawdę jedna z niewielu możliwości, kiedy migranci mogą partycypować w jakichś wyborach, czy w ogóle uczestniczyć w czymś właśnie w Polsce. Jak wpływa to na wielokulturową integrację? Czy są dane, które pokazują, ile na przykład procent osób z zagranicy, ale na stałe mieszkające w jakimś mieście decyduje się na uczestnictwo w budżecie obywatelskim? Obawiam się, że takich danych nie ma, co nie zmienia faktu, że to jest bardzo interesujące pytanie badawcze i myślę, że byłoby dobrze, gdyby ktoś takie pytanie wziął i też sobie zadał w kontekście różnych budżetów obywatelskich. Mi się wydaje, że faktycznie, zwłaszcza w tej chwili w związku z dużą, także no, niestety przymusową migracją obywateli Ukrainy w związku z wybuchem wojny, że ten budżet obywatelski jest jakąś taką, czy może stać się platformą dialogu i rozmowy o swoich, o różnych potrzebach i o tym, jak można miasta zmieniać, żeby odpowiadały różnym grupom użytkowników. Tym bardziej, że przed wybuchem wojny w Ukrainie budżety obywatelskie bardzo dobrze się rozwijały. Znaczy, ukraińskie organizacje, też zainspirowane między innymi przykładami z Polski i modelami, także w toku takiej wzajemnej współpracy, wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami, zaczęły wprowadzać około 2015 roku budżety obywatelskie w Ukrainie, które też się tam nazywa między innymi budżety uczciwości. I podobnie jak w Polsce, jakby zaczęło się od kilku miast, a potem było ich wkrótce kilkanaście, kilkadziesiąt i kilkaset. No, wojna niestety przerwała rozwój tej procedury w Ukrainie, ale można zakładać, że część obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski, wiedzą, czym jest budżet obywatelski i mają prawdopodobnie jakieś doświadczenia ze swojego kraju. Więc na pewno jest tu jakiś potencjał. No oczywiście obywatele Ukrainy to nie jedyne grupy, no bo szczególnie duże miasta stają się coraz bardziej wielokulturowe. Żyjemy obok mieszkańców z różnych części świata, którzy przyjeżdżają także tutaj pracować czy studiować. I wydaje mi się, że tak, potencjał jest duży, natomiast czy jest on zrealizowany, tego chyba nie wiadomo. Wiem tylko tyle, że niektóre miasta starają się przygotować na włączenie obcokrajowców udział i przygotować na to, żeby oni mogli uczestniczyć w budżecie obywatelskim. Jak się na przykład wejdzie na stronę budżetu obywatelskiego w Gdyni, no to widać, że materiały są dostępne także po angielsku i po ukraińsku. Więc taka gotowość jest. Nie wiem, czy to jest powszechna praktyka. Z takiego szybkiego przeglądu stron przed naszym spotkaniem wnoszę, że nie wszędzie jest aż tak dużo informacji. Natomiast jakieś takie szczątkowe komunikaty się pojawiają częściej. Myślę też, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to pewnie urzędnicy byliby w stanie pomóc. Natomiast, no cóż, to jest pytanie, na które musielibyśmy poszukać odpowiedzi. Na pewno jednak jest to kierunek, na którym warto się pochylić. Jest to pomysł, który dobrze, żeby też miasta próbowały wdrażać. To tłumaczenie nie tylko budżetów obywatelskich, ale w ogóle różnych działań gminy, na przykład wydarzeń, jest na pewno bardzo
cenne. Rozmawiałam o tym między innymi z Joanną Kudybą Antonik, która na co dzień działa w wielokulturowym Krakowie, że właśnie jednym z sposobów na włączanie różnych mniejszości językowych tak naprawdę w dużej mierze jest po prostu tłumaczenie, tak żeby docierać do nich, żeby ten komunikat był zrozumiały. Tak, Kraków Zapytałam też jest o. chyba jednym z tych miast, które część informacji o budżetach na swoich stronach w językach obcych zamieszcza. Ale też jeszcze przyszło mi do głowy, że oczywiście jakby tutaj te starania miast są bardzo ważne, ale też myślę, że osoby, które przyjechały do nas z innych krajów, jeżeli mają też tylko wystarczające kompetencje związane z obsługą komputera, internetu, są w stanie coraz więcej rzeczy też automatycznie z wykorzystaniem różnych translatorów same sobie tłumaczyć. Więc jakby tym bardziej ta bariera związana językowa chyba także dzięki technologii niedługo stanie się coraz mniejsza i bardzo dobrze, bo tłumaczenie też wszystkiego na stronach miejskich na różne języki, gdyby miało się toczyć takim tradycyjnym tokiem przez tłumaczy, to byłby olbrzymie wyzwanie. To na pewno, zwłaszcza, że często ta liczba pracowników, którzy pracują nie tylko w urzędach, ale po prostu w różnych instytucjach publicznych jest na tyle mała, że sobie nie wyobrażam, żeby były jeszcze w stanie dodatkowo w ramach swoich działań wszystkie działania w pełni tłumaczyć, chociaż na pewno byłoby to otwarte i przydatne. Zapytam o partycypację migrantów, ale nie zapytałam jeszcze o partycypację w ogóle w budżetach obywatelskich. Tak naprawdę mamy dwie możliwości tej partycypacji, chociaż ta jedna, czyli głosowanie, wydaje nam się pewnie bardziej oczywista. Tą drugą jest składanie różnych projektów po prostu, bo to też jest właśnie ta możliwość. Jak wygląda właśnie ta partycypacja w budżetach obywatelskich, jeśli chodzi o składanie projektów i jeśli chodzi o frekwencję już w trakcie głosowania? I tak, no, mamy bardziej chyba szczegółowe informacje na temat frekwencji w głosowaniu i ona oczywiście, jak weźmiemy pod uwagę pojedyncze miasta, no to ona z roku na rok się zmienia. I oczywiście sytuacja w różnych ośrodkach może być różna, ale jak popatrzymy znowu tak bardziej globalnie na temat frekwencji w głosowaniach w budżecie obywatelskim we wszystkich badanych przez nas miastach, no to okaże się, że ona od 3 lat mniej więcej utrzymuje się na poziomie 10-11% przeciętnie w miastach. No są takie miasta, które notują frekwencję na poziomie 30-kilku%, są takie miasta, które notują na poziomie pewnie kilku procent, ale przeciętnie w tych wszystkich naszych miastach co roku jest to około 10-11%, co pokazuje, że zainteresowanie utrzymuje się na stałym poziomie. Jeżeli chodzi o projekty, to my się temu przyglądaliśmy w ostatnim raporcie w odniesieniu do miast, które przeprowadziły budżety obywatelskie zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. No i jak popatrzymy na tą aktywność, no to widać, że ona jest zróżnicowana, tak? No i są po prostu lata, w których w niektórych miastach po prostu składa się więcej projektów, są lata, kiedy następują spadki. No i myślę, że pod względem takiego zgłaszania, no to te grupy można niemalże o bardzo zbliżonej takiej wielkości wyróżnić 3 grupy samorządów, no czyli takich, których po prostu tych wniosków było mniej w 2022 roku niż w 2021, to było mniej więcej 40% samorządów, mniej więcej w 31% samorządów zgłoszono bardzo podobną liczbę projektów, a w 28% tych projektów zgłoszono więcej. Ale to są takie bardzo, to są interesujące, myślę, dane, ale z drugiej strony one dotyczą tylko 2 lat. Tak? Gdyby chcieć się
temu przyjrzeć i sformułować jakieś takie ogólniejsze wnioski, no to trzeba byłoby dysponować zdecydowanie lepszymi bazami danych. Natomiast jeżeli chodzi o budżety obywatelskie, no to jakość tych takich danych i inaczej, jakość danych występujących w miastach jest całkiem dobra, natomiast nie mamy zbyt wiele ośrodków czy instytucji, które by te wszystkie dane zbierały, agregowały i udostępniały w formach dużych baz danych. Więc każdy z badaczy zajmujących się budżetem obywatelskim pracuje z jakimś urywkiem, z jakimiś fragmentami i przygląda się tylko niektórym miastom albo większej liczbie miast, ale w krótkim okresie. Natomiast no myślę, że te dane o frekwencji pokazują, że budżety obywatelskie no nie znajdują się na razie w kryzysie. Tak? Nie można postawić takiej tezy, że budżety obywatelskie Polakom się już na przykład znudziły i przejadły. Myślę, że one się wpisały w krajobraz polskiego samorządu i cały czas jeszcze wzbudzają emocje i włączają ludzi w podejmowanie decyzji. Czy nawet mimo tego, że w ostatnich latach była pandemia, potem wybuch pełnoskalowej wojny, a teraz borykamy się z inflacją, no to te budżety obywatelskie tak naprawdę są na podobnym poziomie? Czy te dość znaczące wydarzenia jednak dla społeczeństwa jakoś wpłynęły na te budżety, czy jednak mniej więcej badania pokazują, że wyglądają one podobnie? Jeżeli chodzi o taką ocenę kondycji budżetów obywatelskich w Polsce i w kontekście ostatnich wydarzeń, no to z naszych badań wynika, że dużo większy wpływ, przynajmniej taki krótkoterminowy, na organizację budżetów obywatelskich miała pandemia i COVID-19, ponieważ no, rok 2020 to był rokiem, kiedy ze względu na różnego rodzaju ograniczenia związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, wiele gmin zrezygnowało z budżetów obywatelskich. Czasami z obawy o to, co będzie dalej, będzie wyglądała sytuacja finansowa, czasami także z niemożliwości po prostu realizacji niektórych etapów budżetu, no bo te ograniczenia dotknęły przecież nie tylko mieszkańców, ale także administracji lokalnej, która funkcjonowała w trybie nadzwyczajnym i też nie na pełnych obrotach zawsze. Natomiast my mieliśmy takie poczucie, że jak ograniczenia zaczną znikać, to budżety obywatelskie zaczną wracać. No i tak się faktycznie stało. No, w 2020 roku 30% miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców miało budżet obywatelski, 31. Rok później to już było 42,5. W 2022 roku 43,5. Więc sytuacja chyba zaczęła wracać do normy. I jeżeli chodzi o. I ona zaczęła wracać do normy pomimo wybuchu wojny w Ukrainie. Znaczy, nie zauważamy, żeby wybuch wojny doprowadził do odejścia od budżetów obywatelskich w takiej skali, jak to miało miejsce w przypadku pandemii, więc wpływ wojny krótkoterminowy był zdecydowanie mniejszy. Natomiast no, nie wiadomo, co będzie dalej, no bo co prawda niewiele miast pomiędzy 2021 a 2022 rokiem zrezygnowało z budżetów obywatelskich, no ale te, które zdecydowały się na zawieszenie procesu, tłumaczą to przede wszystkim trudnościami gospodarczymi. Te trudności gospodarcze no, mogą się pogłębiać, co będzie jakąś taką też konsekwencją między innymi wybuchu wojny, ale to trzeba będzie obserwować w kolejnych latach. Na razie, jakbym miał jakieś prognozy formułować, to byłbym zdania, że jeszcze w 2023
2024 roku sytuacja z budżetami powinna być dosyć stabilna. I tutaj to chciałbym, podpieram to, to moja nadzieja jest podparta takim też analizą kalendarza wyborczego, ponieważ zbliżają się wybory lokalne, to wydaje mi się, że no niewielu samorządowców będzie chciało rezygnować z budżetu obywatelskiego i tym samym też dawać jakieś powody do ataków ze strony opozycji. Więc tak bym to chyba oceniał, czyli jakby pandemia miała duży wpływ na budżety obywatelskie, ale ona się odbiła od dna. Wojna w krótkim terminie nieszczególnie, ale sytuacja może wyglądać inaczej, jak tylko za kilka lat, kiedy już będziemy po cyklu wyborczym. A czy w ciągu ostatnich kilku lat możemy obserwować jakieś zmiany czy tendencje, jeśli chodzi o same zadania, które są realizowane czy składane w ramach budżetów obywatelskich? No taki myślę, że najbardziej powszechny podział, czy najbardziej powszechne dwa, no to jedne to są te zadania ogólnomiejskie, drugie to jakieś dzielnicowe czy bardziej okręgowe. A drugi podział to na zadania miękkie, czyli na przykład realizację kina plenerowego oraz te zadania twarde, czyli budowę na przykład boiska. Jak właśnie tutaj wygląda ta struktura budżetów obywatelskich? Tak, my się przyglądamy projektom, które zostały wybrane do realizacji, czyli już te, które zostały w głosowaniu wskazane przez mieszkańców jako te, które warto zrealizować. No i co roku w tej naszej grupie miast, które badamy, no to takich projektów jest 3,5 tysiąca i więcej. I te projekty w ramach naszych badań czytamy i próbujemy je ocenić. Nie analizujemy wszystkich projektów, które były przez mieszkańców zgłoszone, no bo liczba takich projektów to co roku jest około 14-15 tysięcy, więc to już jest niestety za duża pula, żeby ktokolwiek był w stanie to przeanalizować. Natomiast jeżeli weźmiemy te, które są wybierane do realizacji, to od kilku lat widzimy, że one przede wszystkim dotyczą kwestii infrastrukturalnych. I to cały czas widać, że mieszkańcy chcą, żeby z budżetów obywatelskich finansować zmiany w przestrzeni miasta. Mniej więcej 60, jeszcze się wesprę tutaj swoimi danymi, ale mniej więcej 60% projektów wybranych do realizacji to są takie projekty, które dotyczą kwestii typowo infrastrukturalnych. Ale jak popatrzymy na pieniądze, czyli jakby nie tylko 60% tych projektów wybranych do realizacji, ale jak popatrzymy, ile te projekty kosztują, no to się okaże, że blisko 80% kwot w budżetach obywatelskich na infrastrukturę jest przekazywane. Działania miękkie, czyli takie związane z organizacją wydarzeń i zajęć, one są. Zdarzają się rzadziej, podobnie jak takie projekty, które mają na celu zakup różnych środków trwałych trafiających do miejskich instytucji, bibliotek, szkół. To zdecydowanie to są zadania mniej kosztowne. Trochę różnego typu wydarzeń i zajęć zaczęło przybywać w 2022 roku, czyli to jest taki sygnał, że już chyba pandemia faktycznie się zakończyła, ponieważ znowu widać, że w budżetach obywatelskich tych zajęć, wydarzeń pojawia się coraz więcej i one są też coraz częściej dopuszczane do głosowania i wybierane. No ale to są też zadania, które kosztują stosunkowo niedużo, więc nawet jak ich przybywa, no to nadal jednak większość pieniędzy przeznaczana jest na infrastrukturę. To z pewnością, bo też by takie kino plenerowe jesteśmy w stanie zorganizować w jakiś cykl za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a jednak jakikolwiek remont czy infrastruktura, no to nawet w takiej mikroskali te pieniądze pochłonie.
Czy można spotkać się z zarzutami, że skoro jakby tymi głównymi zadaniami realizowanymi jest właśnie jakiś remont, budowa infrastruktury, renowacje, że budżet obywatelski realizuje zadanie gminy, że na budżet obywatelski są przerzucane zadania, które powinna właśnie realizować gmina, powinno realizować miasto? Takie głosy się faktycznie od czasu pojawiają, natomiast wydaje mi się, że one też wynikają z niezrozumienia idei budżetu obywatelskiego, ponieważ budżet obywatelski, te pieniądze, o których mieszkańcy decydują, to nie są dodatkowe pieniądze, które po prostu pojawiają się w gminie w jakimś innym trybie, które powinny być przeznaczane na jakieś, nie wiem, realizacje marzeń lub innowacyjnych, zupełnie nowych projektów, tylko no, w budżecie obywatelskim decydujemy o środkach, które są częścią budżetu gminy. No, sytuacja jest jaka jest, znaczy zawsze potrzeby mieszkańców, różne potrzeby mieszkańców różnych grup są większe niż te środki, które w budżecie są. No i budżet obywatelski jest pewnym narzędziem, mechanizmem politycznym, tak naprawdę, w ramach którego mieszkańcy ustawiają trochę priorytety związane z wydatkami publicznymi. No i dlatego one często dotyczą tych rzeczy, takich chyba nie mówi, no, czyli różnych remontów, uzupełnienia infrastruktury. Natomiast, no, ponieważ budżet obywatelski jest częścią budżetu gminy, no to jedyne wydatki, które można ponosić, muszą wpisywać się w zadania gminy. To znaczy nie ma możliwości, żeby gmina, realizując część swojego budżetu, tej części, o której decydują mieszkańcy, nie stosowała się do tych samych praw i obowiązków, które ma w przypadku innych swoich wydatków. Więc po prostu gmina musi działać zgodnie z prawem. Prawo w ustawie o samorządzie gminnym określa, jakie są zadania gminy i wszystkie wydatki, czy to ponoszone w ramach budżetu obywatelskiego, czy pozostałej części budżetu gminy, muszą być zgodne z tym prawem. Co często oznacza, że są to przekazywane pieniądze na takie zadania typu chodnik, typu droga rowerowa, postawienie ławki. Ale to nie jest źle. Znaczy, tutaj jedną z idei przyświecających budżetom obywatelskim jest włączenie mieszkańców w takie poważne podejmowanie decyzji. Środki w budżetach nie są duże, ale mimo wszystko musimy często mierzyć się z takimi samymi dylematami jak prezydent czy radni podejmujący decyzje o całym budżecie. No i w związku z tym no, nie możemy liczyć sobie na większy komfort i nie możemy myśleć o sobie jako takich klientach, którzy mówią, no ja oczekuję, że podstawowe usługi zostaną mi zapewnione, a sam chciałbym zajmować się tylko rzeczami niepotrzebnymi, ale być może zbędnymi, na które nie ma pieniędzy w normalnym budżecie. Tu logika jest inna, tu jest taka, że no, środki są ograniczone, potrzeby są różne i naszą rolą jako obywateli jest zaproponować, co w ramach tych środków jest kluczowe, a później wskazać priorytety dla miasta związane z wykonaniem. Z całej rozmowy widzimy, że budżet obywatelski jako instrument demokracji bezpośredniej w ostatnich latach ewoluował i raczej nie zbliża się jego koniec. Na pewno jeszcze mamy wiele wyzwań, które czekają przed nami nie tylko właśnie w budżecie obywatelskim, ale generalnie w demokracji bezpośredniej. Jakie jednak wyzwania tak konkretnie stoją przed budżetami obywatelskimi w polskich miastach, żeby na przykład były one jeszcze bardziej skuteczne, albo żeby większa liczba mieszkańców partycypowała w ten sposób? No, to są znowu bardzo dobre pytania.
Myślę, że jakby olbrzymim sukcesem jest to, że te budżety obywatelskie się w Polsce zakorzeniły i że w tylu różnych miastach mieszkańcy mieli takie doświadczenie związane ze zgłaszaniem projektów i ich wyborem. Natomiast musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że ten mechanizm no, w jakiś sposób chyba już dojrzał, doszedł do takiego swojego kresu, jeżeli chodzi o to, czego można się po nim spodziewać. I że być może powinniśmy myśleć nie tyle o tym, żeby te budżety obywatelskie jakoś dodatkowo poprawiać, zmieniać w jakichś szczegółach, ale też, żeby pomyśleć o tym, że budżety obywatelskie są tylko jedną ze form, w jakiej mieszkańcy mogą współdecydować o środkach publicznych i żeby też się być może otworzyć na trochę innego typu mechanizmy. Znaczy nie rezygnować z budżetowania partycypacyjnego, ale być może także pomyśleć o tym, że gminy, które mają taką wolę, mają pomysły, chciałyby poeksperymentować, żeby włączały mieszkańców współdecydowanie w trochę innej formie. Wspominałem o takich eksperymentach z Australii, które polegają na właśnie takim dobieraniu mini publik. Nie wiem, czy to jest idealne rozwiązanie, ale gdybym miał sobie czegoś życzyć, no to życzyłbym sobie tego, żeby znowu otworzyć przestrzeń do tego typu eksperymentów. Bo z takich badań międzynarodowych i z lektury doświadczeń w innych państwach wynika, że jeżeli jakaś praktyka związana z budżetowaniem partycypacyjnym zastygnie, przestanie się zmieniać i utrwali się w takim tylko jednym modelu, no to wtedy pojawia się ryzyko, że ona po jakimś czasie przestanie już ludzi interesować. Te dane, które my zbieramy, no pokazują, że na razie mieszkańcy ciągle budżetami obywatelskimi są zainteresowani, ale to też się kiedyś może skończyć, tak? Znaczy, no jakby nie można stać w miejscu, trzeba ciągle coś nowego wymyślać i być gotowym na to, żeby nowych rzeczy próbować. I gdybym miał jakąś formułować swoją rekomendację, albo przynajmniej jakąś taką rzecz, na którą warto byłoby się zastanowić, no to proponowałbym, żeby pomyśleć o tym, co ma być celem na jakiś kolejny rozwój różnych praktyk demokratycznych. I wydaje mi się, że celem powinno być zwiększanie wpływu mieszkańców na to, jak funkcjonuje gmina i jak wyglądają też wydatki gminy. Natomiast ten cel można osiągnąć przez różne narzędzia, niekoniecznie przez budżet obywatelski w takiej formie, w jakiej on w tej chwili funkcjonuje. Myślę, że to jest dobre narzędzie dla części gmin, a dla części być może istnieje możliwość partycypacji jeszcze bardziej pogłębionej. I dobrze byłoby, żeby przepisy krajowe, które w Polsce mamy, żeby taką pogłębioną partycypację wykraczającą poza zgłaszanie i wybór projektu umożliwiały. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną na kanale lub bezpośrednio był Borys Martela z Obserwatorium Polityki Miejskiej, współautor raportu Barometr Budżetu Obywatelskiego edycja 2022, wokół którego też tak naprawdę dzisiaj głównie się poruszaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia na kanale przy okazji innych tematów. Możecie subskrybować kanał. Mam nadzieję, że to Wam ułatwi śledzenie nas, bo na pewno do budżetu obywatelskiego jeszcze w różnych formach będziemy powracać. Do zobaczenia.